E-recepty mają usprawnić obsługę pacjentów, ułatwić dostęp do danych medycznych oraz przyspieszyć wykupywanie leków. Zmieniają się przepisy i od 1 stycznia e-recepty będą już obowiązkiem. Teraz fakultatywnie można je wystawiać, tak samo jak zwolnienia lekarskie. Zwolnienia lekarskie już są w pełni e-zwolnieniami. I ten proces, aby domknąć, cała dokumentacja mogła być w nalośnikach elektronicznych, tym samym bardziej dostępna i dla Ministerstwa Zdrowia, i dla NFZ-u, i dla oczywiście pacjentów. Zmiana podpisu już, nie będzie pieczątek podpisów, tylko wszystko to będzie elektroniczne. Zasady działania będą podobne, parę rzeczy się tylko zmienia, nowa ustawa o zdrowiu też dużo zmienia, natomiast takich poważnych, dużych zmian nie ma. Pomimo obaw przed mającymi nastąpić zmianami, pracownicy służby zdrowia uspokajają, że dla pacjentów wiele się nie zmieni. Dla zwykłego człowieka szczerze dużo się nie zmieni, ponieważ są trzy formy otrzymania takiej recepty. W formie papierowej, tak jak było od poprzednio, w postaci SMS-a pacjent może otrzymać i w postaci PDF-a na maila, tylko po uprzednim zalogowaniu właśnie na pacjent.gov.pl, ponieważ cały czas wersja papierowa, czyli ten formularz, wydruk, format pozostaje ten sam, a tylko pacjent będzie decydował, czy chce w formie papierowej, czy w formie elektronicznej. Choć ustawa wchodzi w życie od stycznia 2020 roku, lekarze już teraz wystawiają e-recepty. Mamy prawie 9 milionów recept już wystawionych, prawie 17 tysięcy lekarzy, którzy już wystawiają. Podmioty z każdym dniem przybywa i tak w porównaniu ze stycznia tego roku, gdzie się dopiero zaczęło tak ogólnopolsko, było około 2000 dziennie recept, 4 tysiące, przepraszam. Natomiast teraz już mamy około 270 tysięcy dziennie wystawionych e-recept. Każdy z nas, chcąc otrzymywać e-recepty SMS-em lub na maila, będzie musiał się najpierw zalogować na stronie www.pacjent.gov.pl.